Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na serwerze piątym europejskim i będziemy dalej tutaj dopychać sobie lożki, dlatego że dzisiaj dosłownie 15-20 minut po północy udało mi się odblokować podziemia, zrobiłem to jako 27 osoba na tym serwerze, więc wynik nie jest jakiś wybitny, no ale tak czy inaczej mamy już te podziemia, mamy tutaj trenera na poziomie szóstym no i dzięki temu myślę, że te lochy jeszcze sobie dopchniemy na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze jak tam Wam idzie na EU5. Generalnie tak, jeżeli chodzi o moją postać, no to w zasadzie od wczoraj się za dużo nie zmieniło. Troszeczkę tutaj przysiadłem nad klaserem, bo miałem naprawdę słaby, no ale w dalszym ciągu dużo itemków do klasera mi brakuje. No i szczerze jakoś mi się tak nie chce tego zmieniać, w sensie szukać po prostu i tam generalnie podbijać tego klasera. Trochę Procent mi jeszcze wczoraj wpadło, no ale mamy niecałe 70%, powinienem mieć więcej, bo tak jak mówię, sporo tych itemów mimo wszystko brakuje. Tutaj, jak na weźmiemy błyskotki, no to możecie zobaczyć. Zobaczcie, ile tutaj jakichś naszyników i tak dalej, no ale mam nadzieję, że powolutku uda nam się to zebrać. Może dzisiaj na streamku, może sam dla siebie yy, zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, no, klaserek coś tam popracowałem, ale jeszcze do końca nie jestem z tego zadowolony. No i co, a ręka pierwszy reset, jak widzicie, więc też tutaj powolutku to idzie tu w ogóle mam ściągę na drugim monitorze jak to powinienem teraz rozbijać teraz parking na 50 bo mi się troszkę tutaj zebrało no i siedzisko na 250 i ok na razie niech będzie tak no i co mogę więcej dodać jeżeli chodzi o jakieś tutaj inne rzeczy no to pupilki już porobiłem oczywiście po północy w tym momencie to wygląda tak wczoraj udało mi się nakarmić po 3 razy każdego pupila więc zdobyłem osiągnięcie no ale pupilki powolutku powolutku tutaj idą do przodu lochów oczywiście nie robiłem wczoraj mi się udało jeszcze pokonać portal do piekiel, więc możemy sobie to zobaczyć. No bo jednak po awce, po zrobieniu wszystkiego już ten portal mi padł, także jak sami widzicie mamy tam jakiś dodatkowy procentik, powiedzmy do HP tak, bo osobisty to jest chyba HP, a jeżeli chodzi o gildyjny to jest to są obrażenia, zawsze mi się to myli więc no tak to po prostu się prezentuje głównie skupialiśmy się na tych podziemiach, żeby to jak najszybciej zdobyć no i mówię, w końcu udało mi się to zrobić, tutaj ten portal pokonany, tutaj możemy zacząć sobie szkolić bo zapomniałem to zrobić przed odcinkiem, no podziemia rozbudowałem, miałem tak naprawdę trzy pakiety, bo miałem ten pakiet podziemi, potem ten od 150 poziomu i ten od 200, więc rozbudowałem sobie te podziemia no i co więcej tak naprawdę tyle powolutku tutaj się postać rozbija oczywiście głównie czekamy na event to mogę już w sumie odebrać głównie czekamy na event epicki żeby się znowu tutaj przebrać żeby dalej pocisnąć no ale jak widzicie jakoś to idzie mogę już sobie aurę drugą wbić natomiast chyba nie mam żadnych dokładnie nie mam żadnych itemków epickich żeby wrzucić może mi coś dzisiaj poleci dobrze, tutaj wszystko, tutaj wszystko Wiedźma 5%, powolutku idzie portalku na razie nie klikam tutaj no wiadomo, twierdzę postawiłem na ten poziom 10, to już chyba wczoraj na odcinku kopalnie na 10, teraz powoli kopę te gemy, tutaj już jeden średni na zręczność mi poleciał właśnie z tej nowej kopalni, teraz kwaterki sobie buduję, muszę tutaj salkę rycerską nadrobić bo mamy dopiero na poziomie 7 bo się głównie skupiałem właśnie na tych podziemiach no i co, i tak to generalnie się prezentuje, nic tutaj się za bardzo nie zmieniło, znalazłem przed odcinkiem już nową broni, jak widzicie, mamy tutaj dokładnie ten łuczek. To mi daje już 38 średnich. W ogóle procenty na lochy oczywiście po postawieniu trenera dość mocno mi wzrosły. Tutaj jakby nie ma co ukrywać, jednak trochę dał ten trener. Natomiast jeszcze tutaj wymienię broń Mamy taką fajny górny Prawie 40 średnich na zręczność Więc oczywiście zaraz ją sobie kupię Tylko muszę najpierw zrobić wieżę W ogóle na wieżę Aha ja tutaj mam wartę O i zapomniałem że będę ten odcinek nagrał I wartę ustawiłem przecież nie mam lustra jeszcze No nic no to trzeba anulować Trudno troszeczkę golda zmarnujemy No ale właśnie rano wstałem zaspany I totalnie zapomniałem że na tym koncie Jeszcze nie mogę siedzieć na warcie żeby tutaj cokolwiek klikać Mamy coś dla wojownika Możemy sobie odzyskać klej no to od razu mu to podmienić. No i dobra, mamy już Goldzika na tą broń. Kupujemy ją sobie. Wrzucam tutaj oczywiście Gemika, tego którego mam nowego z tej nowej kopalni. dziesiątej To możemy w zasadzie oddać do Kibla, żeby już kolejną aurę sobie zdobyć. Cyk. No i dobra, i mamy jakąś czarną dziurę, mamy tutaj plus 24 No to generalnie to też mogę w sumie podmienić od razu niech będzie To coś dla Magusia, zobaczmy plus 30, nie jest to jakieś wybitne Dzisiaj już rozmontowania zrobiłem, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku No i sprawdzamy jak wyglądają moje procenty na lochy. No i jeszcze tutaj coś docisnę tak jak wspomniałem natomiast głównie czekamy na event epicki niestety chyba w piątek tego nie ogarnę chociaż jeszcze zobaczę ale wydaje mi się, że w piątek nie więc będę musiał chyba w sobotkę dopiero może na streamie, potem Wam to wrzucę na kanał zobaczymy jak to wyjdzie dobra, spróbujemy jeszcze ten portal bo to jest w ogóle wojownik wydaje mi się, że jest szansa, żeby go zrobić na raz chociaż tutaj muszą uniki siadać on w ogóle unika, ale to są bloki tak naprawdę bo to jest taki błąd animacji no ale jeszcze może przed lożkiem udałoby nam się go pokonać. Chociaż no z tego co widzę, to tak nie bardzo. No nie, jednak nie, okej. Okay. Yy, trudno. Zapomniałem, że tak szybko w sumie wbiliśmy ten dwusetny, yy, że nie idzie to jeszcze wcale tak dobrze. Yy, dobra, czyli co? No głównie, chociaż nie. Może najpierw jeszcze wieżę sprawdzimy. Yy, troszkę tą wieżę poubijamy, bo tutaj jeszcze powinno nam troszkę paść. Yy, dokładnie. Może poprzebieramy jeszcze jakieś pachołki. Yy, no i potem do tego licha piekielnego. No będę chciał pokonać chyba pierwszego i drugiego w 13 piętrze. Yy, no i jakoś bardziej się nie spinać. Dlatego że no mówię, yy, jednak potrzebujemy. Yy, potrzebujemy czekać na ten event pizki. tutaj rękawice nam się nie przydadzą tu jeżeli chodzi o budki to możemy zamienić bo są naprawdę całkiem niezłe no i mamy kolejne rękawice dla Magusia, które pewnie no też się nie bardzo przydadzą, okej okay. lecimy dalej, jeszcze nam jakiś goldzik wpadnie, jeszcze coś tutaj fajnego no i pod to licho piekielne się delikatnie przygotujemy, no niestety problem z tym rozmontowaniem nie ta wieża idzie bardzo, bardzo sprawnie, bardzo, bardzo szybko no, a jak widzimy, niestety my nie mamy co robić z tymi itemkami, więc będę je musiał sprzedawać. No, ale trudno, jest jakaś czapeczka dla Barbara, plus 54, również to oczywiście możemy podmienić. Cyk, cyk, no i lecimy sobie powolutku dalej. Teraz mamy znowu magusia. No, poklikam trochę tą wieżę. Zobaczę, no, wieża to jest na tym etapie coś takiego, że codziennie praktycznie te procenty fajnie rosną. Wczoraj chyba na odcinku było 0,30, no a dzisiaj na tego maga, od którego zaczęliśmy, mieliśmy już 22%, więc ten trener, jakieś tam statystyki i tak dalej. No i to fajnie poszło. Dobra, na razie tego maga nie klikam, to sobie odpuścimy. Teraz tak, może jeszcze trochę tornado byśmy spróbowali, no bo jednak myślę, że po tej zmianie broni, po tym wszystkim jeszcze by nam może jakoś padło, może jeszcze jakiś kolejny levelik byśmy dobili, potem strefa mroku, no i na koniec strefa światła. Na nią mamy w tym momencie w ogóle 0,78%, więc to nie jest jakoś giga dużo, to nie jest nie wiadomo co. No, ale raczej y, powinno nam siąść. Pierwszy to jest chyba wojownik, drugi to jest bodajże zwiadowca, no i trzeci to jest maguś, którego oczywiście z marszu nie zrobimy. Y, w sumie się zatrzymamy tak, jakbyśmy się zatrzymali w niedzielę, jakbym się jeszcze przebierał, y, więc y, myślę, że taki jest plan. Taki jest ogólnie plan. Aha, mogę wam jeszcze w sumie topkę pokazać. Y, dobra, to nam jeszcze padło. Tutaj, jeżeli chodzi o tego, nie wiem czy ja nie mam za mało HP względem y, w ogóle zręczności po tej wymianie broni, no ale dobra, to na razie nieważne. To nam jeszcze fajnie padło. Teraz mamy Magusia, no jak ten Maguś nam padnie, to dokładnie wbijemy kolejny level. Tutaj mamy jakieś rękawice, to sprzedaję. Zwiadowca, zwiadowca teraz to chyba też nam padnie, no do kolejnego wojownika może. Do kolejnego wojownika dopchniemy, żeby już było po prostu z głowy. No i tego Goldzika chyba wrzucę w HP, tak mi się wydaje, żeby chociaż troszeczkę nadrobić. W sumie tam też boki straciłem, no nie wiem czy to była dobra, w sensie była dobra, bo zwiększyły nam się procenty na lochy, wymiana tej broni oczywiście. Natomiast... No nie wiem, w sumie tamta była oczywiście dobra, wiadomo, ale nieważne, lecimy dalej, mamy 7 milionów. No i co, no musimy to HP do 1400 przynajmniej, zużyjemy sobie tego gold'a. No i chyba jeszcze strefa mroku, tak jak mówię, postępny wilk prawie 3%. Nie wiem, czy mi w ogóle tej strefy mroku to już nie zamkniemy tego kolejnego lochu dzisiaj, ale to się wszystko zaraz okaże. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy cyk, tutaj mamy cyk, no i lecimy, lecimy chyba dalej. Niech ten goldzik na razie zostanie. Sobie troszkę. ok strefa mroku. Zobaczmy. Postępny wilk prawie 3%, tak jak mówię, teraz pewnie jeszcze nawet więcej. Potem mamy wojownika, potem mamy ludojada, który chyba też jest wiadowcem, jak się nie mylę. Nie wiem czy w ogóle tu jest jeszcze jakiś mag w tych ruinach. Wydaje mi się, że nie, chyba że jakoś pod koniec. No ale dobra, najpierw musimy pokonać tego, żeby w ogóle myśleć o jakichś tam kolejnych przeciwnikach. Cyk. Tutaj mamy jakiś pasek dla magusia. O, i maguś w ogóle nie ma paska, więc super. Bardzo fajne wzmocnienie. No właśnie, no ja tak troszeczkę w te Pierwsze trzy dni, głównie w ten trzeci dzień, stroniłem od ubierania tych pachołków. Trochę tam oczywiście ubrałem jakieś bronie, inne rzeczy, no ale wiedziałem, że to się po prostu samo ubiera, jak już ruszymy tą wieżę, jak ruszymy tą strefę mroku i tak dalej. Więc nie widziałem większego sensu, żeby tam wydać golda po prostu, żeby tam kupać te epiki dla pachołków. No bo głównie, główne lochy, które nam dały ten dwusetny level, no to oczywiście te lochy indywidualne, które tam wiadomo, no jakieś jakiś cyr grozy, potem to piekło Esteros. Więc tam głównie musieliśmy my się wzmocnić naszą postać. Oczywiście był taki moment, gdzie to, że pokonaliśmy trochę tej wieży, tam jakiejś strefy mroku, nam pomogło, bo wbiliśmy większy level, lepsze itemki. No ale jednak głównie fokus był właśnie na tamtych lochach solo, że tak powiem, w strefie światła. No a teraz już możemy powoli zaczynać te inne. Dobra, tu... O, miałem mówić, że nam nie pada, ale jednak nam padło. Mamy jakąś klatówę dla Barbara, zobaczmy. To możemy sobie wymienić. Cyk, cyk. Okej, okay. wymianka udana, można by powiedzieć. Teraz mamy kogo? Znowu mamy zwiadowcę. No i właśnie, teraz mamy zwiadowcę i potem chyba dwóch wojowników. To to jeszcze by nam siadło raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale okej, okay. nie ma co tego klikać na... V. sprawdźmy po prostu jeszcze raz procenty no i chyba do tego licha piegelnego będziemy szli, no bo nie ma co się zastanawiać. Jak tutaj sprawdzimy procenty w międzyczasie, no to możemy sobie jeszcze, tak jak wspomniałem, przejrzeć tą topkę. No najwyższy level w tym momencie na serwerze u nas, 238, więc no co niektórzy dalej wyciskają. Tak jak na początku, tam były jakieś właśnie 220 level maksymalnie po pierwszych trzech dniach. Tak już codziennie tu jest klikane odblokowanie tych podziemi, więc trener. No i jak widzicie, mamy już tu 236. 238, tutaj 235 THC, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda, bo to widz. No, ogólnie ciągle wszyscy tutaj sobie cisną, no ale my w tym, powiedzmy, top 15 serwera cały czas się utrzymujemy. Dobra, co my tutaj mamy? Ok, na no poczwarę tylko 0,83. No to lecimy, lecimy chyba, tak się zwiesiłem, bo tak się zastanawiam. Tu mamy w ogóle jeszcze na tego smoka 1% ponad, ale on da nam tyle expa co nic, więc dobra, no licho piekielne, 1%, nie, przepraszam, 0,90 na niego. Jego musimy ubić. On nam da tutaj najwięcej, da nam jakiegoś epika, bo w 13 piętrze wszyscy dają epika. A nie, drugi to też jest, w sensie drugi to jest maguś. Ja myślałem, że tylko ten to jest mag. W sensie inaczej myślałem, że pierwszych dwóch to są wojownicy i dopiero trzeci to jest maga tutaj drugiego mamy maga. No to dobra, to chyba niestety na tym zakończymy. Chyba na tym zakończymy dzisiejszy progres dlatego, że no Magusia już raczej nie przeklikamy bez przebierania itemków, no a tych itemków nie przebierzemy, bo nie ma jak, ale okej, okay, skupiamy się w tym momencie właśnie na tym wojowniku głównie i zobaczymy jak co nam z tego wyjdzie. No 0,90 to już naprawdę nie jest mało Wydaje mi się, że jest naprawdę opcja. Żeby to jeszcze przeklikać No i on nam da chyba ze 3 levele, tak mi się wydaje Albo jakoś 2,5, coś takiego Więc no dużo, tak czy inaczej, dużo Bardzo, bardzo... Dobrze by go było zrobić. No i tak myślę. No na wieże mamy jeszcze 3%, niby. Może jeszcze tą wieżę kliknąć. No bo 3% to jest sporo, oczywiście. Zawsze to jakiś dodatkowy godzik i tak dalej. No ale tak się zastanawiałem. Może trochę siłę podbiję jeszcze na niego? Bo mówię, te boki mi jednak wymiana tej broni zabrała dość mocno. No ale zobaczymy. No kurczę, powiem Wam tak. Co chwilę jest tutaj coś do roboty. Jest to nowy serwer. Dzisiaj mamy tak naprawdę piąty dzień tego serwera, bo piątek to był pierwszy sobota drugi, niedziela trzeci, poniedziałek czwarty, no i wtorek, czyli dzisiaj mamy piąty. No i ciągle jest coś do roboty. Ciągle tutaj mamy coś do klikania, więc no mówię, co chwilę jednak jakieś tam furtka przed nami się otwiera, żeby kolejne itemki sobie ogarnąć, żeby coś tutaj powymieniać, no i żeby kolejne rochy, lochy robić po prostu. Tak to wygląda na każdym początku serwera. Mamy wieżę 33. Ok, to nam jeszcze siadło, może jakiś bisiorek dla nas. Nie, na inteligencję, niestety. Plus 54, to jest naprawdę sporo. No i tutaj nie musimy robić dziury, możemy sobie dać do tego paska, bo ten pasek już tą dziurę posiada. Dalej, mamy teraz wojownika, zobaczmy. No tylko to jest tak, ta wieża, tak wiecie, pada, 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 a nagle sobie sprawdzamy procenty, już mamy na nią 0,50, 0,30, 0,40, no i już będzie trzeba po prostu się wstrzymać, ale pół. Póki nam siada, póki mamy tu jakiś wojowników, jakiś tam zwiadowców, no to raczej w miarę sprawnie będzie to szło. No więc tak to po prostu się prezentuje, jeżeli chodzi o ten serwer. Mówię, teraz jakaś tam delikatna... Delikatny przestój Żeby oczywiście poczekać na ten Iwendepicki No ale co niektórzy, tak jak wam pokazałem Ciągle tutaj cisną Jeżeli chodzi o gildię, no to w tym momencie ranking nie ma znaczenia Twierdzę tak samo nie bardzo Tutaj w pupilkach jesteśmy top 20 a w tym momencie pupile ma Ile osób? No już dużo 327 jak widzimy Więc w tych pupilkach naprawdę sporo My mamy 15, dopiero jutro będziemy łapać kolejne No i jeżeli chodzi o podziemia No to teraz 42 osoby Mówię, ja jako 27 osoba na serwerze to zdobyłem, miałem wtedy no to było chwilę po północy dosłownie, jakbym tak naprawdę bo tak, nie miałem surek, to w ogóle przede wszystkim, nie miałem surek tutaj za bardzo na klikanie, na skipowanie tych klejnotów, no i tak naprawdę chyba za trzecim razem to serce mi wypadło, więc jeżeli miałbym więcej szczęścia, no to jeszcze bym to zrobił przed północą no ale niestety go nie miałem więc zrobiłem dopiero po północy no ale mówię, miałem screena, była to 27 osoba, tylko nie wiem gdzie tego screena mam, wydawało mi się, że go zrobiłem robiłem, zapisałem na komputerze, ale może nie kliknąłem zapisz albo coś takiego. No i niestety nie mam jak go wam pokazać. No ale to chyba nie ma większego znaczenia, tak czy inaczej no mówię, jako 27 osoba na serwerze to podziemie nam się udało zdobyć. Co oczywiście tak jak wspomniałem na początku nie jest wybitnym wynikiem. W sensie zazwyczaj udawało nam się naprawdę bardzo szybko te podziemia zdobyć, jakoś tam top 5, top 10, coś w tym stylu. Tutaj nie, ale tutaj tak jak wam mówiłem chyba wczoraj na odcinku zaniedbałem troszeczkę te poboczne rzeczy. Tak się skupiłem na jakimś tam przeklikiwaniu tego wszystkiego. Na wbijaniu tego dwusetnego poziomu Że po prostu zaniedbałem właśnie jakieś tam pupile, zaniedbałem właśnie tą twierdzę no i tak to wyszło, tak to wyszło, ale to akurat mówię nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Dobra, te mi nie dają za dużo kryształu, więc mogę to po prostu sprzedawać. No i widzicie, że ta wieżyczka nam jeszcze idzie, naprawdę sympatycznie można by powiedzieć, naprawdę tutaj. Fajnie to leci, mamy dużo wojowników, mamy dużo zwiadowców. No i dobra, zobaczmy. Ok, to nam jeszcze siadło. Teraz mamy kolejnego wojownika. Znowu coś na inteligencji niestety. No ja tutaj liczyłem i tylko plus dwa. Natomiast to nam daje sporo kryształu. Co ja bym mógł tutaj jeszcze wywalić? No to, to nam daje najmniej ze wszystkiego. Nie wiem, czy to się opłaca robić, nie? W sensie mógłbym to zostawić na jutro, jak będę miał rozmontowania, a tak to muszę sprzedawać, no ale niestety jest jak jest. Ok, no, Każda kolejna wieża to jest oczywiście więcej golda z misji, więc warto to robić. Dobrze, teraz mamy na siłkę coś plus dwa, tylko to nam znowu daje naprawdę sporo tego kryształu. Okej, okay, tutaj, no dobra, niech będzie tak, powiedzmy, chociaż tu już mi wszystko daje naprawdę fajne ilości, no i mamy znowu prawie 10 milionów, nie, więc mówię, to się wszystko tak samo napędza, teraz znowu lepsze postać, znowu coś tam się uda zrobić, znowu te procenty wzrosną, no i tak w kółko, tak by można klikać i klikać, no ale mówię, fokusujemy się głównie na tym lichu piekielnym, ubijamy to, no i to jest taki nasz główny cel na ten odcinek, wydaje mi się, no ale może jeszcze tą wieżyczkę byśmy zrobili, zobaczymy... Mamy tu kolejnego wojownika, więc jest w ogóle dzisiaj strasznie gorąco, znowu. Ja powiem wam, tragedia. Naprawdę start tego serwera niezbyt dobrze się skomponował czasowo. W sensie są wakacje, dużo osób jednak gdzieś tam wyjeżdża, dużo osób no, robi coś innego, po prostu wychodzi z domu, jakoś tam się, wiecie, bawi i tak dalej. Więc start tego serwera może też z tego powodu nie był jakiś taki gigantycznie mocny, no bo jednak sporo osób w tym momencie nie siedzi po prostu przy komputerze. Dobra, teraz możemy, Aha, tą siłkę może podbiję. Yy, powiedzmy, że jakoś, yy, a może nawet do tysiąca, polecimy. Yy, zobaczymy, czy to nam się jako tako opłaci. Yy, no potem tą inteligencję dobije, ale to za jakiś czas. Na razie się fokusujemy na Wojowniku. Więc może do tego powiedzmy tysiąca nam się uda. Dobra, doklikam już tak normalnie, żeby to było git, tu jest w ogóle tak, tu jest zręczność, bo powiem wam, że ostatnio jestem taki zamulony. Wczoraj na odcinku w ogóle jak wam pokazywałem na końcu te gildię, to najpierw opowiadałem o tawen flotę, potem opowiedziałem o jakichś dwóch czy trzech innych i potem wróciłem do tawen flotę. Jestem w ogóle zdziwiony, że nikt tego w komentarzach nie wyłapał, ale potem wróciłem do tawen flotę i znowu zacząłem ją ogarniać i mówię, o, to jakaś nowa, nowa tam gildia, wiecie? Jakaś nowa mocna się pojawiła, A to przecież ta niemiecka. No niestety, ostatnio duże zmęczenie, szczerze mówiąc. No ale tak to jest. Kontencik wam dostarczam. Robi to naprawdę fajne wyświetlenia, zwłaszcza te filmy z pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, tam po 4, po 5 tysięcy wyświetleń, więc no warto, więc warto, dużo osób też mi pisze w komentarzach, że doceniacie. Że jednak siedzę, montuję tyle to czasu i tyle czasu poświęcam, żebyście to w miarę szybko dostawali że po prostu jest mi miło, nie po prostu jest mi miło i ja Chce się to robić, ale jednak, no mówię, człowiek yy, troszeczkę już się rozładował z tej energii. Dobra, sprawdźmy teraz. 096 na licho piekielne, na wieże 086. No to dobra. To licho. Strefa mroku jeszcze 088. Licho, licho. Skupiamy się na tym lichu głównie, żeby już tutaj nie przedłużać, żeby głównie to ubić, dostać jakieś levelki no i na razie się wstrzymać. Na razie tutaj nic więcej nie robić, no bo jednak wiadomo jak to wygląda. Chociaż jak tego trenera dostaliśmy, no bo wiadomo, z takim wojownikiem, no to głównie tutaj uniki muszą wchodzić w grę. Natomiast... Jak dostaliśmy, właśnie tego trenera, no to te kryty mogą być naprawdę dobre na właśnie tego magusia. No, może jeszcze sprawdzimy na niego procenty, ale wydaje mi się, że nie. My tu mamy itemki z jakiegoś nie wiem, 195 levela albo coś takiego. Oczywiście większość, więc no ciężko, ciężko generalnie jakoś tutaj bardziej docisnąć przed tym eventem epickim, no ale coś nam się jeszcze udaje. No powinno to siąść, nie? Nie takie lochy się klikało, jak robiliśmy ten raż po 200 level, więc powinno to siąść na spokojnie i mam nadzieję, że właśnie to się stanie. No ale mówię, uniczki, przede wszystkim uniczki, no i jako tako powinno to wyjść. Co do weekendu, to tak jak mówię, no chciałem Wam albo nagrać odcinek z tego eventu epickiego, co może jeszcze zrobię, nie wiem, zobaczę jak to wszystko mi wyjdzie w piątek, natomiast miałem to też robić ewentualnie na streamie wieczorem, no ale w piątek nie ma streamka, ja mamy w sobotę obronę, więc no może to zrobimy w ogóle, nie wiem ile mi ta obrona potrwa, czy ja się wyrobię w ogóle do wieczora do domu, bo z tego co tam dostałem informacje, to może to troszeczkę potrwać, bo jest dużo osób i tak dalej. Natomiast no jeżeli się w piątek nie uda, no to będziemy w dzień w plecy, jeżeli chodzi o level. No ale może uda nam się w sobotę po prostu wieczorkiem ten event epicki ograć. Jakoś to muszę ogarnąć, nie? Jakoś to muszę ogarnąć. No, ale teraz naprawdę dużo czasu na to EU5, dużo czasu na tą postać, na content dla Was. No a jednak, obrona dość istotna sprawa, jakby nie patrzeć. Więc wypadałoby również pod to się przygotować. Także nie wiem, czy jutro będzie odcinek, tutaj też od razu mówię: jutro jest w sumie dopiero środa. No ale zobaczymy. Jak będzie tutaj coś do roboty, to wam może nagram. No ale widzicie, no w tym momencie to już jest takie dopychanie na siłę, na hama. Żeby tylko jakoś jakiś level wbić, żeby coś tam jeszcze zrobić na odcinku. Pokazać wam, że udało mi się te podziemia odblokować. Jakąś tam topkę zaprezentować, jak to dalej idzie. No ale to już jest takie klikanie dość niepotrzebne, nie? Te dwa levele w tom czy w tom. Tak naprawdę za wiele nam nie zmieniają. No ale dobrze, no to licho. Jeszcze by było fajnie, jakby padło. No dawaj, dawaj. Jakieś uniczki z naszej strony. Strony, coś tego. Aha, w ogóle nie wiem, czy mi się tutaj dokładnie, mi się zaraz podka skończy, tak swoją drogą. A, ja nawet nie mam golda. To mógłbym niby kupić do klasera. Tak mi się wydaje. No i właśnie, to jest to, że wydałem jego golda praktycznie. Ale dobra, to nam jeszcze siadło, to nam siadło. Okej, okay, jeszcze to tornadko nam popada, myślę. Może nawet jeszcze kolejny level. No to jest to, o czym mówię, że co chwilę tutaj jest coś do roboty. Musimy sobie kupić potkę na HPM bo niestety mi się zaraz skończy i pewnie się to stanie w trakcie klikania lochu, więc kupimy, zrobimy tutaj jakiś delikatny zapas. Te wisiorki czy chcę kupować? No nie bardzo, szczerze mówiąc na razie. Wolę je sobie jednak poszukać jakoś tam samemu jakiegoś gracza. No i dobrze, potkę mamy, więc to już nam się na razie nie skończy. Lecimy dalej. Teraz mamy zwiada i ten zwiadowca chyba nam da level albo nie, jeszcze nam nie da, ale ten maguś nam powinien dać i mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. No i znowu trochę golda, znowu jakieś statystyki i tak to się po prostu tak jak Wam wspomniałem napędza na początku serwera. Jest 215, kolejny okrągły level, teraz mamy znowu zwiadowcę, zwiadowca również powinien paść dokładnie no i teraz magusia, chyba już nie ma sensu go klikać znowu jakieś tutaj statystyki w tą zręczność do 1500, teraz lecimy sobie w HP, niech będzie jakiegoś kryta możemy jeszcze podbić, no i dobra i powrót do tego licha piekielnego, pod które tak naprawdę cały odcinek się zbroimy, no tak naprawdę... Głównie mi na nim zależy, chociaż myślałem, tak jak wam mówię, że pokonam tutaj dwóch pierwszych. Totalnie zapomniałem, że ten magus jest drugi. Myślałem, że jest trzeci. No, ale mówię, to są takie lochy, których już do dawna nie robiłem. To się zazwyczaj bardzo szybko robi, bo w pierwsze dni serwera, no i potem się po prostu zapomina, jak to wygląda. Więc dobra, siedzi i mamy 217. Ok, no to on mi dał tak no 2,5 niecałe levela, więc szału nie ma. Mamy fajną czapeczkę, możemy ją od razu podmienić, fajnie, że nam poleciało. No i teraz co? Obejrzymy sobie tą waleczkę, oczywiście. No i zaraz w międzyczasie sprawdzę jeszcze procenty, ale chyba szału tutaj nie będzie, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy. O, no, tu tych uników bardzo dużo, dokładnie. Cyk-cyk, jakieś kryty. No tutaj trener pomaga i to zdecydowanie. No i ledwo, bo ledwo, ale udało nam się go pokonać. Sprawdzenie ostatnie SF Tulsa, zobaczmy to. Myślę, czy mam wszystko powiedziałem, ale chyba tak. No, powolny rozwój postaci, nie? Powolny rozwój postaci, postaci, jakieś tam pupile, jakieś tam. No właśnie, 003 mamy na tego wróżka. Ok, to już SF Tulsa wyłączam. Powolny rozwój postaci, codziennie tutaj, na ile mam w ogóle warte. No powiedzmy, że tak na 3 godzinki sobie ustawimy na razie. Powolny rozwój postaci, tutaj codziennie jakieś tam czynności, codzienne, że tak powiem. Tutaj jakiś rozwój, co my teraz musimy znowu ulepszać. Parking mamy na 50. Yy, moment, a i teraz to na 250 i trab na 25, okej okay. yy, to zrobimy sobie w ten sposób, cyk 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 korzystam z rozpiski w ogóle z poradnika do zarządcy areny yy, więc jakby ktoś chciał to tam sobie może znaleźć jeżeli chodzi o to rozbijanie zarządcy yy, no i mówię, zarządca powoli leci, tutaj codziennie 5 rozmontowań bo co chwilę mamy itemy z tej wieży yy, pupilki też no powolutku karmię dzisiaj już dostaniemy w ogóle nowe koło bo jeszcze oczywiście awki nie robiłem, dostaniemy nowe koło za te podziemia, więc również tam jakieś owocki może wpadną no i tyle, i czekamy na event epicki, powoli tutaj postać się rozwija mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z odcineczka, tyle ja wam chyba dziękuję, już w tym momencie dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie subskrybujcie oczywiście dzwonem kciuka w górę zostawcie wbijajcie na discorda, na instagrama i na twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarz że tak jak powiedziałem, jak Wam idzie na tym serwerze, o ile gracie i wszystko. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.